ujawnił zarobki twarzy e, propagandy TVP. Chodzi o Danutę Holecką, Michała Adamczyka między innymi, którzy dzięki PiS stali się milionerami. Czy to panią zaskoczyło? Czy uważa pani, że zarobki, że zarobki w TVP powinny być jawne? Zaskoczyło mnie, bo ja myślałam, że za takie wycieranie podłogi to się jednak więcej zarabia za takie poświęcenie, a tu jednak, jednak te stawki wcale nie takie które by rekompensowały wzrok wielu ludzi na ulicy, kiedy myślę, że spotykają ten wzrok. Ale pewnie starają się nie chodzić po ulicach. Nie, ja tak poważnie. Uważam, że, że to jest instytucja publiczna. My w ogóle jesteśmy za jawnością płac. Uważamy, że w, w, w spółkach Skarbu Państwa, no tam gdzie prawo może to spowodować, powinny być i w zarządach, i w radach nadzorczych parytety oraz jawność płac. I spółka Telewizja Polska SA jest taką spółką, tak powinno to wyglądać.